Cześć, Szymon z tej strony, witajcie na moim kanale. W kolejnym odcinku przeczytane z biblioteki poruszę temat Ironmana w ramach wielkiej kolekcji komiksów Marvela. Przynajmniej części z nich, bo wyszło ich więcej, ale mam tutaj trzy tomy, które wypożyczyłem w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku Białej, filii na Osiedlu Słonecznym przy ulicy Reja. I są to tom 75, Upadek i Wzlot, tom 106, Początek końca oraz tom 29, Demon w butelce. Komiksy jak to klasyka wielkiej kolekcji komiksów Marvela, twarda oprawa, czarny grzbiet taki. Tutaj mamy panoramę, numer. Z tyłu były podane zeszyty, jakie wchodziły w skład tej historii. No i na tych zeszytach może się skupmy, bo to jest dość intrygujące. Czyli tak, mamy najpierw... Znaczy najpierw, powiedzmy, że nie najpierw, ale najpierw, jeżeli chodzi chronologicznie, czyli mamy album zabiera Tales of Suspense 91-97, Iron Man and Submariner numer 1 oraz Invincible Iron Man 1-4. To jest dosyć istotna rzecz, gdyż komiksy Marvela na początku, jak się ukazywały, miały ograniczone pole dystrybucji. Stan Lee był bardzo kreatywnym człowiekiem, miał mnóstwo pomysłów, ale pewnego rodzaju ograniczenia dystrybucyjne nie umożliwiały Marvelowi wysyłanie i wydawanie tyle komiksów, ile wymyślili postaci. Więc w tym celu zrobili właśnie taką sztuczkę, czyli wydawali magazyny o zawartości, które zawierają dwie przygody, dwojga bohaterów. Czyli weźmy sobie, tutaj mamy Tale of Suspense, czyli tak, Kapitan Ameryka i Iron Man. Czyli to był jakby podwójny, każda historia, każdy komiks miał, każdy bohater miał 12 około stron i jedna część była poświęcona Kapitanowi, druga była poświęcona Iron Manowi. Jak zobaczymy sobie, to jest o tyle ciekawe, że okładki były na zmianę, czyli 92 numer poświęcony był, na okładce był Kapitan Ameryka, 93 był Iron Man i odnosiło się do Iron Mana, 94 Kapitan Ameryka na okładce i tak dalej, i tak dalej. Na tej zasadzie to było. W pewnym momencie te ograniczenia dystrybucyjne zniknęły i można było wydawać serię pod własnym szyldem, że tak określę. Tutaj jako ciekawostkę jeszcze mamy jeden taki połączony tom, czyli Iron Man and Submariner, czyli taki specjalne wydanie, ale kluczowe jest tak naprawdę tutaj pojawienie się Invincible Iron Man numer 1. Tu już jest numer 2. Submariner, czy gdzieś po drodze tutaj będzie pyk. O. To jest pierwszy premierowy zeszyt pojedynczego Iron Mana. Pozostałe to już stanowią kontynuację, czyli jak tutaj mieliśmy te zeszyt od Invincible od 1 do 4, to tutaj mamy już od 14-23 w historii początek końca oraz w Demonie w butelce 120-128 zeszytu. Jakie to są historie? No, powiedziałbym, to są klasyki. Klasyczne w tych początkach Marvela, czyli jak była metoda Marvela. Tutaj jeszcze mamy, powiedzmy, teksty Stana Lee czy coś takiego. Postacie mówią to, co robią, co chwila akcja, co chwila ktoś z kim walczy. Tutaj każdy zeszyt musiał kończyć się jakąś akcją. I jeszcze ważna rzecz, taka efektowna, czyli prawie zawsze kończyło się to jakimś formą cliffhangera. Czyli dzieje się coś i po to, żeby zachęcić czytelnika do kupna kolejnego zeszytu, nie wiemy, co się wydarzy. Tutaj mamy, że ktoś tam spadł. Tutaj sobie podejdziemy i będziemy widzieli po prostu w następnym numerze magia nieznalitości. Wszystko oparte było mniej więcej na tej samej zasadzie, że jakieś wydarzenie, dzieje się coś, tutaj ktoś spadł, zaraz będzie po nim, nie wiadomo, czy przetrwał. Najczęściej to się wyjaśniało w ciągu dwóch stron, ale z uwagi na chociażby tu, Iron Man zamieniony w kamień spada i nie wiadomo, czy przetrwa to. Mamy tu taki kadr, zachęta do kupna kolejnego zeszytu, sprawa zostaje wyjaśniona w trzy strony, jak to wygląda dalej. Taki był schemat prowadzenia historii. Jest to bardzo archaiczne, często ciężkie do
czytania. Można się po prostu zmęczyć. Tym bardziej, że za każdym razem jest permanentnie ten sam problem. Czy ktoś jest silniejszy? Czy zbroja Ironmana się nie będzie rozładowana? Czy generalnie mu serce nie padnie, bo on ma chore serce? I tak w kółko, w kółko, w kółko, w kółko. Coraz to bardziej wymyślni przeciwnicy. I to w zasadzie byłoby maksymalnie nudne. Jest męczące. Na szczęście jest jedna rzecz, która powoduje, że to się jeszcze daje czytać. A mianowicie te postacie drugoplanowe, które gdzieś tam się pojawiają, one mają takie wątki kontynuowane, czyli tu jakiś jest tam Sitwell, agent Shield, który jest taki strasznie z jednej strony gamoniowaty, z drugiej strony kompetentny, strasznie gadatliwy. Tu jest on. Generalnie strasznie dużo gada, ale on się pojawia, on jest postacią powtarzalną. I teraz przejdziemy do tego już ciut nowszego, ale nie dużo nowszego. Tutaj mamy już troszeczkę zmianę kreski, ale znowu jest sytuacja taka, że mamy jakąś walkę, Iron Man znowu zwalczy z kimś i tak dalej. Przy czym problem był taki w pewnym momencie, że nawiązywania były do historii, które wydarzyły się w innych komiksach. Czyli tutaj mamy chyba Kapitan Marvel 14, że gdzieś tam lecą i nagle kończy nam się teoretycznie spokojnie. Kolejny zeszyt, boom, jakiś gość trzyma Ironmana. Taka to już forma po prostu. Na szczęście nie było aż tak nieczytelne, ponieważ często było to powtarzane, wspominane i tak dalej. Tutaj nam się cały czas ten agent Sitwell przewija. Więc były jakieś postacie drugoplanowe, były jakieś konsekwencje. Cały czas był problem z tym, że ciągle się zbroja może rozładować, ale już w tych zeszytach, czyli w okolicach tego 20, powiedzmy, regularnej serii Iron Man, już się pojawiały jakieś zalążki, czegoś więcej niż tylko jedziemy, nowy przeciwnik, nowa walka, łubudu, łubudu, łubudu. No i przechodzimy do już dużo współcześniejszych przygód, znaczy współcześniejszych, dużo dalszych. Ponad 100 numerów minęło. Mamy Niezwyciężony Iron Man od 120 do 128 numeru. Po pierwsze, za scenariusz już odpowiada m.in. David Michelin. Jeżeli czytacie Epika Spidermana, to Wam się już skojarzy. A rysunki odpowiada, to jest już w ogóle ciekawie, John Romita Jr. Tylko jakkolwiek patrzycie na te rysunki, są takie normalne. A tu wam porównanie, jak rysuje współczesny John Romita Jr. Zupełnie inaczej. On sobie tak wyspecjalizował kreskę, że jest praktycznie tak jakby inny rysownik. Cały czas jest to ten sam artysta, co tutaj. Ciekawostka. To był Action Comics, tom 5 Ruth Kentów, jakby ktoś się interesował. Co my tutaj takiego najbardziej intrygującego mamy? To, że nadal jest schemat taki, że kończą mi się cliffhangerami, ale tu już się pojawia poważny problem odnośnie właśnie alkoholizmu Tonego Starka. On jest taki kluczowy w tej tytułowej historii Demon w butelce, swoją drogą rewelacyjna okładka, ale on nie wziął się z niczego. On już przez dłuższy czas się przewijał. Tu Iron Man miał problem, tu uciekał w zapomnienie właśnie w kieliszek i tak dalej. Miało to uzasadnienie fabularne i tą historię czyta się już znacznie, znacznie lepiej. Taka to już tendencja. Początki były ciężkie, im dalej, tym to się troszeczkę poprawiało, że tak określę. Tak się prezentują te trzy komiksy. One są do wypożyczenia w Księżnicy Beskidzkiej, w Bielsku Białej, w Filii na Osiedlu Słonecznym przy ulicy Reja. Mamy tam dużo komiksów. One mają przede wszystkim wartość historyczną. I to mogę polecić, że osobom, które lubią taką archaiczny styl narracyjny, kiedy bohaterowie mówią zdania w stylu na pewno się mnie nie spodziewał, jak przełączę, użyję rezerwowej mocy, to może mi się uda, poświęcę się, choćbym miał zginąć, to zatrzymam tego potwora. No i tak dalej. W kółko cały czas ta sama tematyka. Ma to swój urok, ale też nie jest to proste w odbiorze. Napiszcie mi w komentarzu, czy znacie tą serię, czy te komiksy, czy w ogóle lubicie takie archaiczne te historie, bo
to nie jest niestety takie proste i takie zero-jedynkowe. Z mojej strony to byłoby na tyle. Zachęcam do udania się do biblioteki, do wypożyczenia czegokolwiek. Komiksów jest mnóstwo w bibliotekach. W Bielsku-Białej w kilku filiach jest po prostu naprawdę szeroki wybór. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!